Kwiatkowski w ArtHubie prezentuje swoje prace, które powstają pod wpływem obserwacji. Obserwacji świata, tego, co go otacza, ale także przekazów medialnych, bo artysta stara się być uważny na to, co się dzieje i gdzieś wchłaniać to wszystko, co jest dookoła niego i pod wpływem tego pojawiają się pomysły na pracę. Prace bardzo różnorodne, co widać na tej wystawie. Prace, które pokazują różne elementy życia, przeplatane też trochę mitologiami. Jest to taka opowieść zadziwiająca i chociaż tym razem twierdzi, że już mniej się dziwi niż wcześniej w swojej twórczości, w swoim życiu, że już trochę przywykł do tego, co obserwuje, no to nadal jeszcze niektóre rzeczy go zaskakują, niektóre rzeczy go zadziwiają i obserwuje takie nietypowe sytuacje, żeby potem nam je w swoich pracach pokazać. Witajcie wszyscy. Powitać Was bardzo serdecznie chcemy. Przywitajmy Tomasza, artystę naszego. Tomasz jest bardzo łódzki. Bardzo się zbliżył do Łodzi i charakter wystawy jest bardzo łódzki. W związku z tym to, co Państwo zobaczą, będzie Państwu bardzo bliskie i myślę, że bardzo czytelne. Tytuł wystawy: Nie żyjesz, martwy jesteś, nic na to nie poradzisz. Powiedz kilka słów. Znaczy, tytuł się zrobił tak, że on mi kazał, a w ogóle dzień dobry. On mi kazał wymyśleć tytuł wystawy. Codziennie kombinowałem, codziennie miałem nowy tytuł, 2, 3. Zapisywałem wszystko w notatkach, w telefonie. Byłem przygotowany. Po czym zadzwonił któregoś dnia i mówi, co robisz? Mówię, manuję obraz. Wiesz, idzie mi jak pod górę, ale mam fajny tytuł. Dokładnie ten. A mówię, o, dobry tytuł na wystawę. Niech będzie. I tak się to stało. Natomiast ja mogę... Bardzo cię proszę. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów troszkę nie na temat wystawy, bo jak będzie ktoś chciał, to mogę opowiedzieć. Zresztą na wystawie jest wszystko jasne. Właściwie to tam nie ma żadnych podtekstów. Chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mam tutaj wystawę. To jest fajne miejsce, które już od kilku lat funkcjonuje. Ja się z Piotrem przyjaźni już ładny kawał czasu. I pomysł, żeby mieć na targowisku Rydzowa galerię sztuki, wydał mi się na początku zupełnie... nonsens. W ogóle jakiś bezsens. No. W takim miejscu mieć galerię, to a on postanowił, zrobił to i to działa. I zawdzięczamy tą galerię, bo to my wszyscy zawdzięczamy, właściwie jego mamie, która przez lata prowadziła tutaj biznes kwiatowy, biznes z ciuchami. Była taką walczącą kobietą, która no
trwała na tym miejscu, rozwijała ten interes, żeby zarobić na chleb i żeby jego wesprzeć w tych jego działaniach artystycznych. Myślę, że to jest taki ważny wątek, ważna droga dla nas wszystkich, żeby mieć kogoś, kto wesprze. No i mamy tutaj to, ja mam teraz wystawę w miejscu, w którym mama handlowała różnymi rzeczami, dzięki którym ona mogła go wesprzeć, a na dokładkę on ostatnio, jak robił rzeźby, wykorzystał jakieś tam elementy drutów, które ona gdzieś tam wykorzystywała do swojej produkcji. Więc myślę, że no i jeszcze druga sprawa to, że ja jestem trochę bazarowy. Chodzę na bałuty, chodzę na zielony rynek, tutaj łaziłem po tym targowisku, więc i mam nadzieję, że to trochę widać z moich prac, że ci ludzie, którzy są w tych różnych miejscach, oni często lądują u mnie na tych moich pracach. Także myślę, że dobrze jest zwrócić uwagę na tych ludzi, którzy nas wspierają, tak jak mama zawsze wspierała Piotra. Także bardzo Ci dziękuję i to radość mieć tutaj wystawę. Dobra, zacznijmy od tego tytułu, bo obiecałeś, że mi wyjaśnisz, jak to jest z tym tytułem. Bo ten tytuł jest na trzy linijki, jest strasznie długi i strasznie pokrętny, ale jest za tym jakaś koncepcja. Tytuł, ja myślałem długi czas o tytule. Piotrek kazał, mówię, wystawa ma mieć tytuł, kombinuj. Więc ja codziennie telefon, notatki, wpisywałem następny tytuł. Naprawdę tytułów było sporo. Po czym on dzwoni do mnie któregoś dnia, mówi, co robisz? Ja mówię, maluję obraz. Wiesz, obraz idzie jak cię mogę, ale mam fajny tytuł. No i powiedziałem mu ten tytuł. Dobrze chyba nie pamiętam. Martwy jesteś. No, nie nic, żyjesz, martwy jesteś. Nic się na to nie poradzi. On mówi, świetny tytuł na wystawę. Mówię, niech tak będzie. I to jest, dla mnie to jest tropem UNESCO, bo UNESCO, jak zrobił Łysą śpiewaczkę i była pierwsza próba i był tytuł inny i ktoś się spytał, a gdzie jest Łysa śpiewaczka? I mu się to tak spodobało, Łysa śpiewaczka w ogóle nie występuje w sztuce. No mówi, dobra, no to Łysa śpiewaczka będzie tytułem sztuki. Więc ja tropem UNESCO zrobiłem taki tytuł. Tytułem wystawy jest tytuł obrazu, którego oczywiście tutaj nie ma. No dobra, ale ten tytuł to jest takie widmo śmierci, bardzo poważne. Mamy się tym sugerować, oglądając wystawę? No nie, no, ale jedziemy tutaj z Polesia naszego ulicą Wieczność, koło cmentarza, więc w jakiś sposób ta śmierć nad nami jest. Ja w ogóle lubię myśleć sobie o śmierci, więc a właściwie o takiej... W Łodzi mieszkając, my musimy przyjąć taką okoliczność, że właściwie tak jest i to się nie zmieni. No, różne aspekty życia w Łodzi są takie, jakie są, mogą nam się nie podobać, możemy sobie wyjechać, a one się nie zmienią. I to trochę mi tam brzmiało, że właśnie tak jest w Łodzi. Dużo się na tej wystawie dzieje, jak to w Łodzi, albo jak na Starym Polesiu. Rzeczywiście tam jest właściwie wszystko, co sobie można wyobrazić, mam wrażenie. Ale powiedz, jakiś był klucz, co ty za pracę pokazujesz, jaka historia nam się tu opowiada? Wiesz co, klucz był taki, żeby pokazać dużo. I klucz był jeszcze jeden taki, żeby
żeby to nie pasowało do siebie, żeby to było coś takiego, tak trochę jak ja pracuję, czyli jak robię coś, a później mi się nudzi i robię sobie coś innego i później znowu mi się nudzi i robię inne, więc miał być taki bajzel. I bajzel trochę wyszedł, ale mi się nie udał, bo jednak jest jakiś porządek, który się wkradł i jestem z tego powodu nie do końca szczęśliwy, że ten porządek jest, no ale no tak się stało, po prostu ściany pokazały, że one też w jakiś sposób rządzą, ściany galerii. Powiedz trochę o tych swoich pracach, bo one wynikają z tego, co ty sobie obserwujesz. No i teraz dwojako, co obserwujesz sobie w życiu, jak chodzisz po mieście, jak patrzysz na miasto, ale też widzę, że to, co sobie obserwujesz, jak czytasz gazety. No tak, ja staram się być bardzo, znaczy staram się, ja jestem po prostu czujny. Ja czytam te gazety, oglądam miasto. Ja dzisiaj zauważyłem, że ja już Łódź zupełnie inaczej postrzegam. Czyli ja się przyzwyczaiłem do... Ja już nie zauważam gwiazd Dawida. Ja już nie zauważam niektórych rzeczy, które są dla przyjezdnego oczywiste. Natomiast ja patrzę na ludzi, ludzie mnie zadziwiają. Poprzednia wystawa była dziwięciem, więc... I ciągle jestem zdziwiony, ale trochę mniej. I czytam gazety i one mnie za... Znaczy, ja tak sobie myślę, że my jesteśmy w ogóle w Polsce, czy wszyscy, mocno przebodźcowani. I te gazety krzyczą, ja chciałem to pokazać, że te gazety krzyczą tymi tytułami, że Joanna Krupa chyba, tak? Że ona te jajeczka komu chce przekazać rodzinie, no to jest coś tak absurdalnego, że no, przez chyba dwa dni o tym myślałem, co trzeba mieć, żeby taki pomysł mieć i później w gazecie, żeby o tym napisali. No pomysł pomysłem, ale to, że to się robi medialne. Nie, to jest, sytuacja jest absurdalna i to mnie w jakiś sposób kręci i napędza. Tak. Czytam, oglądam wszystkie dzienniki co jakiś czas. Wszystkie wiadomości ze wszystkich telewizji i ja się czuję, jakbyśmy żyli, jakbym żył w kilku alternatywnych światach. To wszystko się nie lepi do kupy, a jesteśmy w Łodzi i mieszkamy w Polsce. Ale nie wiem, coś się musi wydarzyć, albo musisz coś zobaczyć, albo musi cię coś znowu zadziwić, żebyś ty stwierdził tak, to będzie jakieś tworzywo do mojej dalszej pracy. Wiesz, no chyba tak, czyli jak widzę ładną jakąś scenę, to ona ląduje gdzieś tam na linorycie. Ale mam też taką swoją mitologię, czyli lubię Adama i Ewę, tego węża na drzewie ciągle gdzieś wtykam. Lubię jeźdźców apokalipsy, ja zrobiłem taki obrazek pieszych apokalipsy, takich naszych. Łódzkich. Takich naszych łódzkich. No i takich ich trochę, takich do Łodzi wszystkich sprowadzam. Wszystkich sprowadzasz do Łodzi. Ty masz wystawę w Łodzi. Na wystawie się dzieje bardzo dużo, a na środku jest sukces. No bo ja mam sukces. No ja mam sukces, bo ja mam wystawę w Łodzi. Ja jestem naturszczyk, czyli żadnych szkół nie kończyłem plastycznych. Jestem jedyny nie akademicki, który się dostał do Bielskiej Jesieni, czyli ja mam sukces i w pewnym momencie w moim domu wybuchła pianka murarska i ona po prostu żyła własnym życiem, ona tam się tak rozprzestrzeniała. Ja sobie pomyślałem, że ten mój sukces to mi tak uderzył do głowy, jak ta pianka z tego pojemnika. No i musiałem zrobić, czyli ta rzeźba się zrobiła sama. Ale nie wszystko się tak samo w swoim życiu robi. To ona jedna. Ona jedna tak po prostu pokazała, że to jest mój sukces. I żeby mi się w głowie nie przewracało, postanowiłem Tomasza Sukcesu postawić na środku galerii. Tam zresztą jest taki wątek znaku drogowego, który łodziani, ja chciałem powiedzieć, lat temu 30 parę, kupiłem sobie samochód. Byłem złym kierowcą, przyjeżdżałem do Łodzi
I w Łodzi na każdym skrzyżowaniu jest znak. Zakaz wjazdu, zakaz ruchu, zakaz jakiś. I pod tym znakiem jest opowieść 6, 7, 8 linijek. I czasami można jechać, czasami nie. Ale człowiek, który źle jeździ samochodem i pierwszy raz jest w Łodzi, czyli ja, byłem tak spanikowany. I to jest ta praca trochę na ten temat, że ktoś, kto robi znaki drogowe, też powinien się zastanowić, czy ten ktoś, kto będzie na nie patrzył, jest w stanie zareagować. Tak zresztą ze wszystkim, tym jest chyba trochę na tej mojej wystawie. We'll be right back.